mały problem techniczny. W świat w poszukiwaniu fortuny. I tak pierwsza z nich zapakowała swoje ulubione rzeczy. Powiedziała mamie: do widzenia, mamusiu. I poszła. Do widzenia, synusiu, ale jeszcze pieniążki. Zobaczyła ładną, brukowaną drogę. Jaka piękna, brukowana droga. Ciekawe, co mnie na niej spotka. Powiedziała pierwsza mała świnka. Łoj! Łoj! Niedługo potem ujrzała babuleńkę z rolkami papieru. Łoj! Dzień dobry! Przywitała się grzecznie. Dzień dobry, mała świnko. Czy sprzedałaby mi pani ten papier? A ile dasz? Zbudowałbym sobie z niego domek. 500 złotych! A nie wiem, czy mam tyle. Reszty nie mam. Dziękuję. I tak pierwsza mała świnka oddała babci wszystkie swoje pieniądze. A potem zabrała się do pracy. Thank you.
I przygotowywać papier tak długo i mozolnie, aż samodzielnie zrobiła mały domek z papieru. Kiedy siedziała w środku i jadła pierwszą kolację w nowym domku, nadszedł. Jak myślicie, kto przyszedł? Polował przez cały dzień w wielkim lesie, ale nie znalazł nic do jedzenia, więc był bardzo, bardzo głodny. Nic dziwnego, że kiedy zobaczył malutki domek świnki, powiedział: jeszcze znalazłem kolację! Zapukał do drzwi i zawołał: mała świnko! Otwórz drzwi! Otwórz, wejść do środka! Pierwsza świnka wyjrzała przez okno. Kiedy zobaczyła wielkiego, złego wilka, zawołała: nie otworzę drzwi przed tobą, boś jest bardzo złą osobą. To bardzo rozwścieczyło wilka. Jak się nagnę i jak dmuchnę, to tym domem tylko gruchnę. Ale świnka wciąż nie chciała go wpuścić do środka. Wielki, zły wilk sapał i dmuchał. Szarpał tak długo, aż mały domek z papieru rozpadł się na kawałki. Pierwsza mała świnka musiała uciekać tak szybko, jak tylko potrafiła, bo inaczej wilk by ją zjadł. Postanowiła poszukać szczęścia w szerokim świecie. Powiedziała mamie: do widzenia, mamusiu. Kuj, kuj. Do widzenia, córusiu. Kuj, kuj. Thank you.
ruszyła w świat. Wysypanej żwirem drogi. Jaka przyjemna droga! Ciekawe, czy zaprowadzi mnie do miejsca, gdzie znajdę swoje szczęście. Pomyślała druga świnka. Skręciła więc w żwirową drogę. Wkrótce spotkała kobietę niosącą wielki kosz ze słomą. Dzień dobry pani. Dzień dobry, mała świnko. Czy nie sprzedałaby mi pani tej słomy? Chciałabym z niej zbudować dla siebie piękny nowy domek. A masz dużo pieniążków? No coś tam mam. Pokaż. Proszę. Kui, kui. Czy to wystarczy? Masz może jeszcze? No mamusia dała coś jeszcze. Kui, kui. No daj. Za mało na taki koszyk. Kui, kui. Czy tyle może być? Może być. Proszę. Druga mała świnka oddała kobiecie wszystkie swoje pieniądze i zabrała się do pracy. Do kijów. Wkrótce potem zrobiła przytulny, mały domek. Kiedy druga mała świnka wstawiła drzwi frontowe, nadszedł wielki, zły. Zapukał do drzwi i zawołał. Mała świnko! Otwórz drzwi! Pozwól wejść do środka drzwi! Kiedy druga mała świnka wyjrzała przez okno i zobaczyła wielkiego, złego wilka, powiedziała. Nie otworzę drzwi przed tobą, boś jest bardzo złą osobą. Kui, kui! To rozwścieczyło wilka. Bardzo głośno zaryczał. Jak się nadmę, jak dmuchnę, to tym domem tylko gruchnę. Druga mała świnka bardzo się przestraszyła, ale nie wpuściła wilka. Zły wilk nadął się i dmuchnął. Fukał i dmuchał. Dmuchał i fukał. Minęła chwila, zły wilk dmuchnął domek świnki. A świnka musiała uciekać. Tak szybko jak potrafiła. Thank you.
brawa dla dzielnej mamy świnek. Niedługo potem trzecia mała świnka postanowiła wyruszyć w świat i poszukać swojego szczęścia. Zapakowała swoje ulubione rzeczy. Trzecia świnka ma bardzo dużo siły, bierze mnóstwo swoich rzeczy ze sobą. Kiedy już wszystko zabrała, powiedziała mamie: do widzenia, mamusiu. Do widzenia, synusiu. Wyciągnęła znacząco łapkę Mamo! Chodź do cioci. Ciocia powiedziała, że już przyszła. Za hojność i dobroć ucałowała mamę w raciczkę i wyruszyła w świat. Wyruszyła. Po drodze zawarła wiele ciekawych znajomości i wkrótce znalazła wąską ścieżkę. O, jaka wąska, ładna ścieżka. Ciekawe, dokąd mnie zaprowadzi. Powiedziała świnka sama do siebie. Chodźcie, chodźcie! Po pewnym czasie spotkała ludzi niosących cegły. Dzień dobry, mała świnko. Dzień dobry państwu. Czy państwo mi sprzedadzą te cegły? A za ile? Co tam masz w tej walizeczce? A, no pusta! Jak pusta, to jak ci sprzedamy, chłopie? Ale mam kasę! A, to co innego? Ile bierzemy? Bierzemy wszystko. Dawaj, dawaj. Dawaj. Fałszywki jakieś. No. Starczy? No nie bądź świnia, daj jeszcze. Dawaj. Dawaj. A może coś dla moich pomocników by się znalazło, co? Jakieś ciuszki może ładne macie, kolego? Patrzcie. O, będzie dla mnie, jak znalazł. To co, damy mu te cegły, niech ma. O, dobra, trzymaj. Trzecia mała świnka oddała ludziom wszystkie swoje pieniążki i połowę bagażu. Masz kask jeszcze, a co? A gratis dostała kask. Dokładnie przemyślała swój plan, starannie układając cegły jedną na drugiej. Nie straszny nam, bo Wam lubimy, nie jest sam. Przez cały dzień robota.
telefon. Wybudowała sobie przytulny domek z cegieł. Gdy tylko świnka weszła do nowego domku, nadbiegł wielki, zły... Zapukał głośno do drzwi i zawołał. Trzecia mała świnka wyjrzała przez okno, zobaczyła wilka i powiedziała: nie otworzę drzwi przed tobą, boś jest bardzo złą osobą. Wilk bardzo się zdenerwował, słysząc te słowa. Ryknął więc bardzo głośno: jak się nadmę i jak dmuchnę, to tym domem tylko gruchnę właśnie! Potem zaczął fukać i dmuchać. Dmuchał i fukał coraz mocniej, ale choć się wytężał, nie mógł zdmuchnąć małego domku, porządnie wybudowanego z cegieł. Zmęczony, wdrapał się więc na dach i włożył głowę do komina. Włożyłem już głowę do komina! Dzień dobry! Powiedziała mała świnka. Wsadziłem też uszy! Bardzo mi miło! Drwiła mała świnka. Włożyłem też łapy! A zapraszam! Już cały wszedłem do środka! Powiedział wilk i wpadł do domku. Nieoczekiwanie wilk wydał z siebie straszne wycie, gdyż wpadł w kocioł z wrzątkiem. Wielki, zły wilk uciekł najszybciej, jak tylko potrafił. Uciekł, gdzie pieprz rośnie, trzecia mała świnka poszła po mamę i rodzeństwo i razem zamieszkali. Dzień dobry, synusiu. W przytulnym, stabilnym domu. Miło cię widzieć. Zapraszam was do siebie. Mama zrobiła wszystkim swoim dzieciom piękne, pamiątkowe zdjęcie w ślicznym, murowanym domku. Chcecie zobaczyć to zdjęcie? To musicie chyba wielkie brawa dla mamy świnki.
przedstawieniu udział wzięli mama świnka Teresa Kutnik. Brawo! Świnka pierwsza Marek Łazarz. Świnka druga Anna Czwal. Świnka trzecia Piotr Barc. Baba z papierem Agnieszka Włosek. Kobieta ze słomą Agnieszka Łazarz. Murarz Dariusz Wolanin. Pomocnicy murarza Anna Szpak i Ewa Zdanowicz. Domki Piotr Nowakowski, Jarosław Szymański, Bogumiła Grzybowska, ksiądz Sławomir Jargiełło, Ewa Stanowicz i Anna Szpak. Oraz niezapomniany wilk Konrad Lęgieć. I jako narrator Agnieszka Ściborek. Obsługa techniczna Katarzyna Wolanin. I reżyseria też Katarzyna Wolanin. Ukłon. Dzięki śliczne. Tym krótkim słowem chcieliśmy zakończyć tegoroczną edycję CDN, ale jak wiecie, co znaczy CDN? Co znaczy? Ciąg dalszy nastąpi, oczywiście, także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłym roku z wielkimi brawami i nowymi pomysłami z naszej strony. Trzymajcie się.